Dzień dobry Państwu. Telewizja w Polsce.pl, program Gorące Pytania. Jakub Maciejewski dla Państwa z pytaniem dzisiaj o feminizm. Dlatego zaprosiliśmy panią profesor Monikę Płatek, prawniczkę, która w swoich pracach naukowych wielokrotnie poruszała temat roli kobiet. Będziemy panią profesor pytać o feminizm, wobec którego my, konserwatyści, mamy bardzo często wiele wątpliwości i mamy nadzieję, że pani profesor nam wyjaśni ten punkt widzenia właśnie feministyczny. Witam serdecznie pani profesor. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pani profesor, jakby można było nakreślić na wstępie. Mamy często takie wrażenie, że doszukujecie się państwo czy panie bardzo często wszędobylskich objaw dyskryminacji kobiet. U nas w świecie konserwatywnym tego tak nie widzimy. Kobiety także konserwatywne no nie upominają się jakieś dodatkowe prawa. Gdzie państwo? A mają głos, mogą mówić? Oczywiście, pani profesor, mamy w naszej sieci medialnej trzy piony: portal, tygodnik i telewizję. I portal i telewizja zarządzane są przez kobiety bardzo silną ręką i to my, mężczyźni, mamy tam mniejszy głos. Ale no gdzie chodzi? Macie panowie mniejszy głos dyskryminacji. Ale chodzi o to, żeby one mogły mówić, musiały się najpierw pojawić feministki i wydobyć to, co jest oczywiste, że z faktu, że różnimy się, jeśli chodzi o płeć, nie wynika to, że z powodu płci nie możemy mieć głosu. A jeżeli popatrzymy na historię, to niestety musieliby się konserwatyści zastanowić, co z nimi jest nie tak, że przez setki lat mieli głębokie przekonania i wkładali to przekonanie do prawa i do wierzeń religijnych, że kobieta nie w pełni jest człowiekiem i w związku z tym nie może ani mówić, ani zabierać głosu i przedstawiać opinii, ani występować w sądzie, ani się uczyć, ani pisać, ani pracować. Oczywiście mogła pracować, ale wtedy nazwaliśmy to opieką i nie płaciliśmy za jej pracę. Natomiast feminizm, nie ma jednego feminizmu. I jeżeli popatrzeć na to, gdzie i kiedy się zaczyna, to możemy dać bardzo piękny przykład. 1789 rok, kiedy zaczyna się rewolucja francuska, to jest ten moment, kiedy naprawdę zaczynamy mówić o prawach człowieka i kiedy mówimy, są pewne sprawy, gdzie władza bez nas nie może o nas decydować. Ale w 1789 roku, kiedy ta pierwsza generacja politycznych praw człowieka powstawała, była między innymi Olimpia de Gauche, która powiedziała, skoro wsadzacie nas, kobiety, na piedestał, obcinając nam głowy na gilotynie, to może również przyznajcie, że te prawa, o których mówicie, prawa polityczne, prawa religijne, prawa wolności głosu, również dotyczą kobiet. Skończyła na gilotynie, praw nie odzyskała, ale to jest ten moment też, kiedy gdzieś w połowie XVIII wieku Mary Wollstonecraft pisze o tym, nie wolno pozbawiać kobiet prawa do nauki, prawa do pracy, bo na tym wszyscy tracą. Więc proszę zobaczyć, że ten pierwszy ruch polityczny i ten pierwszy feminizm, ta pierwsza fala feminizmu domagająca się prawa do tego, żeby kobiety mogły się uczyć, a nie jak na Wojka za to, że się poszła uczyć, żeśmy ją skazywali, uważali za niemoralną i w ogóle niegodną praw, tylko tak naprawdę było to tłumaczenie mężczyznom, dlaczego powinni dopuścić ponad połowę społeczności ziemskiej do tego, żeby również uczestniczyła w możliwości pewnego głosu, ponieważ nie przesadzajmy. Mnie się bardzo podoba to, co powiedziała pani profesor Małgorzata Jacyno. Z faktu, że ktoś raz na 5 lat uprawia seks, nie oznacza, że ma życie seksualne. I z faktu, że ktoś raz na 5 lat oddaje głos, też nie można powiedzieć, że uczestniczy w życiu demokratycznym swojej społeczności. Ale pierwsza fala feminizmu to jest ten moment, kiedy się dobijamy praw politycznych. I to takie gadanie, które my żeśmy również w Polsce praktykowali, że kobiety otrzymały prawa polityczne. Żadnych praw nigdy nikt nikomu nie dał, kto był u władzy, zawsze je trzeba było sobie wywalczyć. Więc mamy gdzieś początek XX wieku tak naprawdę, a w niektórych momentach, jak na przykład w Szwajcarii, głęboko późny XX wiek, kiedy kobiety w ogóle dostają prawo do tego, żeby uczestniczyć w życiu politycznym raz na 5 lat oddając głos. Panie profesorze. Ale właśnie, bo o ile w Polsce już w 18 roku prawa wyborcze zostały zagwarantowane wszystkim, wywalczone przez kobiety,
Znaczy, ale Piłsudski jakby nie bronił się, nie było tu co z Piłsudskim. Bez przesady, jak pan przyjrzy się temu, kto naprawdę miał prawo i czy to się łączyło z prawem obywatelskim, bo w momencie, kiedy w tym 18 roku Polka wychodziła za mąż, na przykład za Szweda, to traciła prawa obywatelskie i obywatelstwo, a Polak, który się żenił ze Szwedką, nie. Więc ta równość i wtedy była bardzo nierówna. Tylko pani profesor, mamy takie obawy co do feminizmu, czy aby po tej pierwszej fali nie przyszły jakieś nieco szalone postulaty i pani profesor na pewno zna cytat, który przytoczę, ale przytoczę go także naszym widzom. Jest to cytat z Mistyki Kobiecości Betty Friedan, już zmarłej w 2006 roku, autorki feministycznej, bardzo ważnej w ruchu feministycznym, więc bardzo proszę o ten fragment i zapoznam państwa z tymi słowami. Trzeba koniecznie zrozumieć, jak to się dzieje, że samo bycie panią domu może dla kobiety oznaczać poczucie pustki, nieistnienia i nicości. Pewne aspekty związane z rolą pani domu wręcz uniemożliwiają dorosłej, inteligentnej kobiecie zachowanie poczucia tożsamości, własnego ja, bez którego człowiek, mężczyzna lub kobieta tak naprawdę nie istnieje. Kobiety, które dopasowują się do roli gospodyni domowej, które dorastając chcą być po prostu gospodynią domową, są w takim samym niebezpieczeństwie jak miliony ludzi, które szły na śmierć w obozach koncentracyjnych oraz jeszcze większa rzesza tych, którzy nie chcieli wierzyć w istnienie obozów. No, pani profesor, znamy też wiele kobiet, które chce być matkami i gospodyniami i tutaj porównanie do obozów koncentracyjnych brzmi jednak no, jako więcej niż przesada, nieco jako szaleństwo. Tylko prawdopodobnie coś, co pana szokuje i to jest druga fala feminizmu, która w latach już 60. właśnie wypłynęła, kiedy zostało powiedziane to, co chcemy. Pytanie, czy chcemy, czy nie mamy innego wyboru. Wie pan, tak się akurat złożyło, że ja w latach 90. wykładałam w Stanach Zjednoczonych na różnych uniwersytetach. Jestem kobietą, która dorastała w PRL-u i dla mnie było oczywiste, że ja po ukończeniu szkoły idę na studia, kończę studia i zaczynam pracować. Moje studentki w Stanach Zjednoczonych bardzo często miały ten sam wiek wtedy, co ja, czyli około 40 lat. Dla nich niestety było oczywiste, że one kończą college, wychodzą za mąż, rodzą dzieci, siedzą w domu, czyli wykonują pracę, którą gdyby za nią trzeba było zapłacić, trzeba byłoby pewnie wydać 3-4 tysiące dolarów miesięcznie. One to wszystko robiły bez płacenia. Więc pewna to, co się narzuca kobietom, nie można nazywać wyborem. Wybór jest wtedy, kiedy pan rzeczywiście ma paletę i może pan decydować. I teraz to, co mówiła Betty Friedan, oddaje doskonale to, co również oddaje, jeżeli pan weźmie przepisy, które dla mnie są szokujące. Karta rodzin katolickich, która w artykule 10 mówi, że ludzie powinni zarabiać tyle, aby kobieta mogła zostać w domu i nie pracować i się poświęcać dla dobra rodziny, to jest pewne narzucenie wzorca, a nie wybór. Wybór zakłada, że mamy rzeczywiście możliwość, ale ona nie wynika tylko z tego, że mamy możliwość wykształcenia. Musimy mieć również rutyny, pewną politykę społeczną, wzorce, które pokazują, że wybierać możemy. Proszę zauważyć, że to jest mniej więcej ten sam czas, kiedy się to wszystko zaczyna, kiedy Marii Skłodowskiej-Curie mówimy, pani się nie nadaje, bo jest pani kobietą na uniwersytet w Polsce. Z tym samym mózgiem, z tym samym ciałem we Francji ta kobieta dostaje dwa Noble. Więc to, co się narzuca, a to, co jest możliwe, Betty Friedan pokazała i to jest druga fala feminizmu. Trzecia fala feminizmu to są już późne lata 80. i się wtedy zaczyna, bo wtedy orientujemy się, że kobiety w Kielcach, które są pozbawione pracy na początku XXI wieku i wyrzucone tak naprawdę z miejsca zamieszkania i pozbawione godności, często mają bardziej bliżej do mężczyzn w podobnej sytuacji niż do kobiet tak wygodnych, na przykład w mojej sytuacji, kiedy ja pracuję, mam stałą pracę i nic mi się nie dzieje. Więc jest pokazanie, że sfera kobiet i mężczyzn często się nakłada, a te podziały przechodzą przez zupełnie inne elementy. Czwarta fala feminizmu pokazuje intersekcjonalizm, czyli że można być kobietą, która jest Żydówką i z tego powodu jest również prześladowana w niektórych miejscach na świecie. Można być kobietą, mieć inny kolor skóry i z tego powodu mieć również gorszą sytuację. Można być kobietą i być lesbijką i w związku z tym doznawać najróżniejszych dyskryminacji, czyli intersekcjonalizm uświadamia nam, że samo podział na płeć jeszcze nie wystarcza. A poza tym to już jest ten moment, kiedy rzeczywiście
mówienie o jednym feminizmie jest nie na miejscu, bo tak naprawdę mamy feminizm zielony, który zajmuje się ekologią, mamy feminizmy, które są bardzo głęboko zanurzone w myślenie ekonomiczne, mamy feminizmy, które się rozwijają w bardzo różny sposób, jeżeli chodzi o wierzenia religijne, od islamu po chrześcijaństwo. Pani profesor, tu mam to pytanie, czy to się nie wymknęło spod kontroli. Jill Crow w latach 70. twierdziła, że należałoby założyć wioski bez mężczyzn, rodem z naszej komedii Seksmisja. Judith Butler odwoływała się do Fryderyka Engelsa na jego nieprawdziwych koncepcjach rodziny. Porównywanie domu rodzinnego do obozu koncentracyjnego to nadal, to proszę pani, pani profesor, wydaje się tak daleką przesadą, jakby oderwaniem od rzeczywistości. Tu mężczyzna jawi się jako jakiś opresyjny gość, jako ten kat w obozie koncentracyjnym i proszę się nie dziwić, że taki wielki opór jest wobec tak postrzeganego feminizmu. Pan wybiera jedne zdania wyrwane z całości, ale jeśli pan spojrzy na fakt, że bycie kobietą w tym domu rodzinnym często oznacza bycie znacznie w bardziej grożących i zagrażających przemocą, opresją, śmiercią sytuacji, niż bycie nawet poza tym domem, to jest coś na rzeczy. Z faktu, że jest się kobietą, jest się w dużo większym stopniu zagrożonym przemocą, niż z faktu, że się znajduje w jakimś innym miejscu. Jeżeli jesteśmy w kraju, w którym ponad setka kobiet rocznie jest zabijana przez swoich partnerów i mężczyzn, to oczywiście porównanie do obozu koncentracyjnego może razić, ale może też zmusić do zastanowienia. Do zastanowienia i zapytania się, jak mamy się czuć w kraju, w którym przyjmujemy konwencję antyprzemocową i w którym prezydent tego kraju odpowiedzialny za przede wszystkim trzy drobne rzeczy. Przestrzeganie konstytucji, a ta wymaga przestrzegania prawa, reprezentowania nas na zewnątrz i niewywołania wojenki. Ten prezydent zaczyna od tego, że mówi po pierwsze nie stosować konwencji. Jaki to jest sygnał do wszystkich kobiet i jaki to jest sygnał do wszystkich mężczyzn. Jeżeli popatrzymy, jak się traktuje przemoc w różnych ustawodawstwach na świecie, to widać, że oczywiście można przyjąć model austriacki czy niemiecki, gdzie jest powiedziane, przemoc na ulicy i przemoc w domu jest traktowana tak samo, bo każdy ma prawo do ochrony. Ale też jest model polski, gdzie przemoc w rodzinie nie jest przestępstwem. Przestępstwem jest dopiero eksces. Tylko że z jednej strony przemoc w naszym prawodawstwie zawsze jest przestępstwem. Nie wolno uderzyć drugiego człowieka bez względu na płeć, ale porozmawiajmy jeszcze na koniec. Myli się pan. Mówi pan do swoich słuchaczy i słuchaczy. Tak nie jest. Właśnie na tym polega problem. Jeżeli pan dostanie twarz na ulicy, policjant zareaguje. Jeżeli to samo stanie się w domu, bardzo możliwe, to znaczy nie bardzo możliwe, w 99,9%, o ile przy okazji nie rozbije ten ktoś panu głowy, ponieważ przemocy doznają nie tylko... Pani profesor, ja muszę zadać ostatnie pytanie. Nie będzie się działo, niech pan zadaje. Muszę zadać ostatnie pytanie. Przytoczmy teraz dane, bo pani bierze wycinek, gdzie kobietom jest gorzej, ale zobaczmy, gdzie mężczyźni mają trudniej w Polsce. I proszę o pokazanie materiału, bo w niektórych aspektach życia społecznego tak jest. W przypadku bezdomności 83% to mężczyźni. Samobójstwa 23 na 100 tysięcy osób to mężczyźni, a 3,5 z tych danych statystycznych to kobieta. Normy dźwigania w pracy 30 kilo mężczyźni, 12 kilo kobiety. Powierzenie opieki nad dzieckiem przez sąd. Tylko 7% ojców może dostać tę opiekę. Wiek emerytalny wyższy u mężczyzn, a ofiary przemocy psychicznej no porównywalne. Ale też jest przemoc wobec mężczyzn. Dlaczego my musimy dzielić to prawodawstwo na kobiety i mężczyzn, a nie możemy traktować się po prostu równo? Czas nas nagli, więc proszę tu o podsumowanie ze strony pani. Została minuta i bardzo bym chciała, żeby pan zechciał ze mną porozmawiać na te tematy, które pan teraz pokazał, bo one są skutkiem dyskryminacji kobiet. Wszystko to, co pan pokazał, to skutek dyskryminacji kobiet. Od momentu, kiedy mamy różny wiek emerytalny, a w związku z tym znacznie większą biedę wśród kobiet, do początkowych danych pokazujących na samobójstwa i bezdomność, gdzie nierówne traktowanie kobiet oczywiście skutkuje również pewnym wyobrażeniem, co
powinien i jak powinien zachowywać się mężczyzna. I na tym polega to genderowe, kulturowe narzucanie pewnych wzorców, skutkuje tym, że w momencie, kiedy to kobieta jest przeznaczona do tego, żeby zajmować się dziećmi, skutkiem tego jest, że w sposób normalnie w sądach myślący przyjmujemy, że to kobieta w związku z tym przy tych dzieciach zostaje bez badania, jak i naprawdę byłoby dobre. Tu, pani profesor, stawiamy kropkę. Przyjmujemy tę konkluzję, pani profesor, że to, gdy mężczyźni są dyskryminowani, jest wynikiem podziału genderowego. Taki jest głos pani dyskryminacji kobiet. Monika Płatek. Tak, dyskryminacja kobiet powoduje dyskryminację mężczyzn. Profesor Monika Płatek z Uniwersytetu Warszawskiego była naszym gościem. Serdecznie dziękuję, również za udział. Dziękuję też państwu. Ciekawa rozmowa. Zostańcie państwo z nami. Za chwilę następny program Gorące Pytania.